Pewnego popołudnia wielki mistrz odpoczywał wraz z grupą uczniów nad brzegiem rzeki. Jeden z uczniów uważnie przyglądał się kamykowi, który znalazł wcześniej przy drodze i zastanawiał się nad tymi wszystkimi tłumami, które przybyły nad rzekę, by posłuchać mistrza. Mistrzu, powiedział uczeń, twoja nauka ukazuje sposób, w jaki każdy człowiek może znaleźć wyzwolenie. Ale wielu z tych, którzy słuchają, wciąż wydaje się spędzać mnóstwo czasu na kłótniach. Ciągle też poszukują niezdrowych ekscytacji i poświęcają uwagę wielu innym, pozbawionym sensu zajęciom. Dlaczego oni wszyscy tak bardzo marnują swoje życie? Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z wielkiej wartości, jaką ma życie, odpowiedział mędrzec. Mimo iż ludzkie życie jest najcenniejszym skarbem na świecie. Z pewnością każdy może dostrzec wartość życia, powiedział uczeń. Nie, odpowiedział mistrz. Każdy człowiek nadaje wszystkim rzeczom swoją własną wartość zgodnie z posiadanymi przekonaniami. Inny człowiek posiadający inną wiedzę nada tej samej rzeczy inną wartość. Ten kamień, który znalazłeś przy drodze, jest świetnym przykładem. Zabierz go na rynek i sprawdź, co uda ci się za niego dostać. Zaintrygowany uczeń udał się na pobliski rynek, trzymając w dłoni znaleziony kamień. Będąc na miejscu, podszedł do straganu ze słodyczami i zapytał sprzedawcę, co może dostać za swój kamień. Odejdź, odparł poirytowany sprzedawca. Marnujesz tylko mój czas. Uczeń udał się więc do kolejnego straganu. W kolejce stoją klienci z prawdziwymi pieniędzmi, powiedział handlarz. Dam ci cebulę za ten kamień, ale tylko po to, żebyś dał mi spokój. Uczeń próbował jeszcze przy innych straganach, ale nigdzie nie uzyskał lepszej odpowiedzi. W końcu podszedł do straganu jubilera. Oczy sprzedawcy otworzyły się szeroko, kiedy zobaczyły kamień. Wybacz, powiedział jubiler, ale nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić twój klejnot. Dam ci jednak 100 rubli, jeśli tylko pozwolisz mi popatrzeć na niego przez chwilę. Uczeń, pełen zdumienia, pośpieszył z powrotem do swojego mistrza, aby opowiedzieć mu, co się stało. Teraz już widzisz, powiedział mistrz. Kiedy jesteśmy ignorantami, łatwo mylimy cenny klejnot z bezwartościowym kamieniem. Gdyby ktoś powiedział ci, ile on jest wart, zanim się o tym przekonałeś, uznałbyś go zapewne za szaleńca. Takim właśnie klejnotem jest ludzkie życie.